Cię zostawił. Widać. Nie, nie zostawił. Zostawił cię. Jeszcze. Ale jest blisko. Czemu? Ty go zostawisz, czy on ciebie? Ja myślę, że ja jego, bo jest chujowo, ale... A ile jesteście razem? Pół roku dopiero. A ile ty masz lat? 16. A on? 17. Starszy? No. Pół roku? No to lepiej... Lepiej kurwa teraz zadzwoń go pierdoli, bo najgorzej... Najgorzej jak on cię jutro zostawi, nie? To będzie taka porażka. No. Nie, no nie. Może mnie nie zostawi, nie wiem. A jak ma na imię? Aleksander. O kurwa, Aleksander! To ukraińskie imię. Cóż? A on z Ukrainy jest? Nie, no co ty? Aleksander, daj spokój. To nie, to weź zadzwoń teraz SMS-em z rewizji. Mówię ci. A jak ty masz na imię? Oliwia. Oliwia, no to ojej, to w ogóle nie pasuje. Oliwia i Aleksander. Oliwia i Olek. No nie, to w ogóle nie pasuje. Oliwia i Aleksander. Ja znam taką parę, nie? No. Znasz... oglądałeś Love Island? Nie. No to tam była taka Oliwia i znam taką Oliwię, co właśnie jest z Aleksandrem, nie? To tragedia. Tragedia. Mówię, też są chyba, nie, oni już chyba z rok są, ale to też, oni walczą kto zerwie, nie, pierwszy. I się targują. A mówię ci, pierdolnij go, nie? Nie wiem, jakbyś ciężko. Znalazła sobie, nie wiem, Kajetana na przykład, to... O nie. Kajetan to na 100% by tak zrobił, że w końcu by cię było stać na normalne spotkanie z dziurami. Weź. No naprawdę. Rozwalił te spodnie, ja ci pokażę zaraz. A ty rozwaliłaś, tak, te spodnie? A ja myślałem, że to tak ma być. Nie. A to serio to... trafiłem, ja. Kot mi rozwalił. No to weź ten, oddaj tego kota Aleksandrowi i zerwij z nim. Nie, kocham tego kota. Aleksandra też. Aleksandra kochasz? No. To czemu chcesz z nim zerwać? W sensie, każdy mi to mówi, że on mnie źle traktuje. Jest tak mocno średnio, bo on jest tak mocno średnio, bo on jest tak mocno średnio, bo on się zachowuje, jakby wchodził na górę, no nie? W sensie, wiesz, masz górę, masz na przykład taki jebany Mount Everest. No i wiesz, na początku się wspinasz na tą górę i tak się siłujesz i w ogóle, i się starasz. A potem jak już siedzisz na tej górze, to już siedzisz po prostu plackiem, siedzisz na dupie i nic nie robisz. I on się tak zachowuje, jakby już wszedł na tą górę i tam sobie po prostu siedział. Po pół roku? Czyli ty jesteś zakochana w swoim oprawcy. Syndrom sztokholmski. Nie do końca. No tak. To po pół roku on myśli, że już na górę wszedł? Czyli ty mu dałaś tak jakby wejść szybko. Możliwe. W takim sensie, że on się już nie stara, bo on mówi, że wiesz, że to już nie o co. No to słabo, dlatego ja na przykład trochę starszy jestem i ja uważam, że w ogóle status związku, chociaż ty jesteś młoda jeszcze, żeby to poznać, ale przez pryzmat czasu pewnie poznasz, status związku ja już przez pryzmat lat i przez pryzmat doświadczeń uważam, że status związku dużo psuje, bo właśnie człowiek jeden i drugi, tak jak ty, Oliwia i Aleksander, to wy już myślicie nawzajem o sobie, że to jest już wasza własność. Za dużo SMS-ów, za dużo tego i się to wszystko wypala. Tak jest. Nie wiem. I potem ludzie myślą właśnie, że już są na tej górze i jest dupa. No. Mówię ci, napisz mu SMS-a, że zrywasz. Absolutnie, ja nie potrafię przez SMS-a w ogóle, musiałabym się z nim spotkać. Normalnie, najlepiej przez SMS-a. Aj spokój, nie. Mówię ci, wiesz jak go to wkurwi? Wtedy zobaczysz jak będzie latał za tobą. No nie będzie właśnie, no, bo on jest taki, że on stwierdzi, że nie to nie i... A widzisz jak ty już tak myślisz, a nie zaryzykujesz, no to się niczego nie dowiesz, czyli trafiłem, jesteś zakochana w swoim oprawcy. Możliwe. Tak. Więc no nie widzę dla ciebie pomocy. Ja też nie. Naprawdę, to mówię ci. Albo znajdź se kochanka, ale na pewno nie Aleksandra. Mówię ci. Nie, daj spokój. No serio. W życiu trzeba wszystkiego spróbować, mówię ci.
No. Ja z kolei szukam chłopa, nie? O. No. Do mnie by na przykład taki Aleksander to pasował. Ale nie ten, jak on kurwa po pół roku myśli, że na górę wszedł. A to on jest w ogóle normalny? Jak on myśli kurwa, że on jest z tobą i on na góry wchodzi? Nie wiem. To on może nie ma równo pod sufitem. Ja też nie mam, także ten. A to ty też na górę wchodzisz? Nie. Czemu? A czemu ty nie wchodzisz? Bo wolę morze. Wolisz co? Wolę morze. Do morza wchodzisz? Nie, ja nigdzie nie wchodzę. Ja leżę w łóżku pod bokiem. No właśnie, no to widzisz, to po co on ma się starać, jak ty leżysz tylko w łóżku? No. Nie, no, nie leżę tylko w łóżku, no. Kiedy się z nim widziałeś dzisiaj? Co? Dzisiaj się widzieliście? Jutro się widzimy, może. To najlepiej, nie? No. Na wejście napluj mu w twarz. Nie. I odejdź. I nic nie mów. I wtedy nie będzie zerwania, a zobaczysz jego reakcję. Mówię ci. Wiem. Albo jak chcesz rozkręcić emocje, nie? Ogólnie No. kobieta jest stworzona, skonstruowana z emocji. Ona No uwielbia emocje. Ona nawet, kobiety lubią się pokłócić czasem, więc po prostu mu liścia zapierdol i nic nie mów. Jak nie chcesz mu pluć. Mówię ci. może Spróbuj, to zobaczysz, że wróci do was ten dreszczyk emocji i on zejdzie z góry na chwilę. I będzie fajnie. Dobra, Oliwia, lecę dalej, trzymaj się. Hej. Dobra, jak mówicie skip, to skip. Aleksander, napisałem jej już. Ja ją znam, połowę powiatu ją jebało. Wojtaszek, ale ona jest nieletnia. To Wojtaszek tak się nie chwal za bardzo. Sercowe poradniki. No, musimy zrobić taki cykl.